Teraz, kiedy już wiemy, jak obliczać drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, możemy zająć się bardzo ważnym zastosowaniem tego rozumowania, a mianowicie zależnością drogi hamowania od szybkości początkowej. O co w tym wszystkim chodzi? No, wyobraźcie sobie, że mamy samochód, który jedzie po drodze z jakąś szybkością V0 i kierowca samochodu nagle dostrzega przeszkodę. No na przykład ktoś wbiegł na jezdnię i zaczyna hamować. Zaczyna hamować i zatrzymuje się, miejmy nadzieję, przed przeszkodą, ale hamując, nie hamuje oczywiście w miejscu, tylko porusza się z pewnym opóźnieniem. Będziemy myśleć, że porusza się, będziemy zakładać, że porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym, czyli jednostajnie przyspieszonym, w którym wartość przyspieszenia jest mniejsza od zera. I szybkość zamiast rosnąć, to spada. Tempo zmian szybkości jest ujemne. Tak jak komórka, która się rozładowuje. Też tempo zmian poziomu naładowania komórki było mniejsze od zera. I w czasie tego hamowania pokonuje drogę D. I teraz jest pytanie, jak ta droga D zależy od szybkości początkowej. No i jak zadacie sobie pytanie, no dobrze, a co będzie, jeżeli porównamy drogę hamowania w przypadku, jeżeli ten samochód będzie jechał dwa razy szybciej, to pewnie część z was odpowie, że ta droga będzie dwa razy dłuższa, a okaże się za chwilę, że to nie jest tak prosto. No, jak to wygląda? Wygląda w ten sposób, że możemy sobie znowu narysować wykres, jak zmienia się szybkość tego samochodu względem czasu. No i teraz tylko to też, jeżeli to będzie ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem, którego wartość jest mniejsza od zera, no to też będzie linia prosta, która się zacznie gdzieś przy szybkości V0, tutaj na początku, a skończy się w momencie, ten odcinek skończy się linii prostej, skończy się w momencie, w którym samochód zahamuje po czasie T. No i wiemy, że droga, jaką pokonuje ten samochód w tym czasie, to jest pole powierzchni tego trójkąta. Jedna druga podstawy razy wysokość. No, podstawa to jest czas hamowania, wysokość to jest szybkość początkowa, więc to by była jedna druga V0 razy T, ale skoro szybkość tego samochodu maleje w ten sposób i na końcu po czasie T jest równa 0, no to możemy to równanie rozwiązać ze względu na czas T i przekonać się, że czas T to jest stosunek szybkości początkowej do przyspieszenia, do tej numerycznej wartości przyspieszenia. Ta liczba jest dodatnia, a tutaj po prostu to, że to jest opóźnienie, uwzględnione jest przez ten znak minus. No i wychodzi, że D to jest V0 do kwadratu przez 2A. No i teraz, jeżeli siła hamowania, jeśli hamulce działają tak samo, mniej więcej niezależnie od tego, od jakiej szybkości początkowej zaczynamy hamować, no to widać, że jeżeli szybkość początkowa wzrośnie dwa razy, to kwadrat szybkości początkowej wzrośnie 4 razy. I droga hamowania wzrośnie razy 4. A jeżeli szybkość początkowa wzrośnie 3 razy, to kwadrat szybkości początkowej wzrośnie 9 razy i droga hamowania także wzrośnie 9 razy. No więc z tego powodu trzeba bardzo uważać na ograniczenia szybkości. Szczególnie jeżeli wjeżdża się w taki rejon, w taki teren, w którym można się spodziewać, że piesi wyjdą nagle na jezdnię, albo zwierzęta w lesie, albo w ogóle w sytuacjach, szczególnie teraz nagrywam ten film w grudniu, wcześniej zapada zmrok, są mgły, pada śnieg, pada deszcz, widoczność jest bardzo ograniczona. Ten kwadrat tutaj, ta zależność szybkości początkowej, zależność drogi hamowania od szybkości początkowej do kwadratu, no, czyni nas bezradnymi
jeżeli jedziemy za szybko, a chcemy się zatrzymać przed przeszkodą, nie chcemy jej przejechać. Dziękuję bardzo.